Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kaliber. Dzisiaj pokażę Wam krótkiego mini easter egga zwanego Coffin Dance. Dzięki temu easter eggowi możemy dostać darmowego Juggernauta, darmowy rzadki przedmiot oraz darmową broń. Będzie też szansa, że zdobędziecie właśnie z tej skrzynki Reagana. A więc pierwsze co musicie zrobić to aktywować zasilanie oraz zbudować Packa Punch. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to podążajcie ze wskazówkami na minimapie, bądź zapraszam Was do poradników, linki znajdziecie w prawym górnym rogu. Kiedy już aktywowaliśmy Packa Punch, będziemy musieli zestrzelić 5 kul znajdujących się w pomieszczeniu z Packa Punchem. I tak pierwszą kulę możecie zobaczyć pomiędzy tymi kubutami, po prostu musimy je zestrzelić za pomocą broni palnej. Drugą kulę znajdziemy w generatorze tuż pod pokojem zasilającym. Trzecią kulę znajdziemy pod schodami, dokładnie za tymi barierami. Ciężko jest ogólnie tą kulę zobaczyć, ale jeżeli wycelujecie tam gdzie ja, to nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Czwartą kulę znajdziemy pomiędzy skrzynkami a generatorem. Oraz piątą i ostatnią kulę znajdziecie na suficie. I kiedy zestrzeliliśmy wszystkie 5 kul, powinniśmy się teleportować do mrocznego eteru, gdzie powinniśmy zauważyć, że zombie tańczą. Jest to nawiązanie do popularnego mema w tym roku, czyli mema Coffin Dance. Musimy odczekać kilkanaście sekund, aż teleportujemy się do normalnego świata, po czym powinniśmy zauważyć skrzynkę, którą musimy otworzyć, dlatego że skrzynka po kilku sekundach zniknie z tej mapy. Po prostu otwieramy skrzynkę i powinny wypaść przedmioty, czyli Juggernaut, broń oraz rzadki przedmiot oraz wysokogatunkowy złom. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam pomógł. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oraz zapraszam do moich poprzednich poradników na moim kanale. Ja się z Wami żegnam, no i na razie. Cześć.